cała energia, jaką macie w sobie, to kawa. To co? Co z tym intro? Hej, hej, cześć i czołem, jestem Alchemier i witam was ponownie na swoim kanale. Długo nie nagrywałem, to jest chyba raptem 5 lat od ostatniego materiału, tak, chyba 5 lat. Słuchajcie, wracamy zatem do moich planów z dawnych lat. Moje życie się teraz nieco bardziej ustabilizowało, więc możemy na spokojnie realizować swoje plany. I słuchajcie, postanowiłem, że otworzę sobie jeszcze jeden kanał, nazywa się ten kanał Studio Filmowe Nazuma. Tam będą pojawiać się te filmy fabularne, o których wspominałem. W 2025 roku zacznie się już produkcja mojego, notabene drugiego w sumie w życiu filmu fabularnego, bo ten pierwszy to był ten Agent 89, misja specjalna, który jest słaby, więc następny film, który się tam pojawi, to będzie właśnie remake tego, zupełnie inaczej zrobiony, z całą tą moją wiedzą, którą udało mi się zebrać przez te lata i stworzyć faktyczny film fabularny ze scenariuszem i w ogóle ze wszystkim, co powinno mieć taki film amatorski, rzecz jasna, ale jednak film fabularny. A co z tym kanałem tutaj, Alchemiorem? Przecież tutaj najwięcej działałem, tak? Wcześniej to były gameplaye przecież, tu były wcześniej jakieś vlogi i tak dalej. Słuchajcie, wracamy znowu do vlogów, ale będę traktował je jako swojego rodzaju pamiętnik reżysera. O co chodzi? Chodzi o to, że będę się bawił różnymi konwencjami, różnymi stylami filmowymi, różnymi tematami, będę się po prostu bawić, czyli takie niby o wszystkim i o niczym, ale takie nie do końca. No ale wracając, i będę się wtedy bawił konwencją i różnorodną tematyką filmową i w tej rzeczy się będę bawił. Kolejną rzeczą będzie scenariusz, który będę czasami pisał różne scenariusze, więc będą pojawiać się różne pomysły, różne zagadnienia, które mi się w głowie będą kłębić, więc będą w formie właśnie takiej blogowej rozkminiane i może coś z tego wyniknie, coś ciekawego, co może będzie przydatne na przykład na Zuma Studios, czyli na ten studio filmowe na Zuma. I co? I co u was słychać? Bo mnie długo nie było. Nie zaprzeczę, że przez te 5 lat się w mojej życiu trochę pozmieniało. Byłem we Francji, teraz się przeprowadziłem do Wrocławia, jestem we Wrocławiu, mieszkam we Wrocławiu, w grudniu czeka mi przeprowadzka mała, ale dalej będę we Wrocławiu mieszkał. I co? I tak naprawdę moje życie się już, tak, że tak powiem, się ustabilizowało, więc sobie mogę realizować co chcę. A co u was słychać? No, jeszcze raz się tak zapytam, macie sekcję komentarzy, możecie się tam pochwalić swoim życiem nudnym czy nienudnym, czy swoimi planami czy nie, czy ktokolwiek z was na przykład nagrywa coś czy nie, czy zajmuje się czymś zupełnie innym. Ja w końcu zdecydowałem, co chcę robić, więc zdecydowałem się na tematykę filmową. I więc w tym kierunku będę szedł. To by było na tyle. Dzięki serdecznie i ciao!